Kanał Audiopowieści zaprasza do wysłuchania fragmentu książki Samotnia, wydawnictwa Novae Res, pióra Marcina Masłowskiego. Drzwi z hukiem uderzyły w ścianę. Silny podmuch zimnego jesiennego wiatru wdarł się do izby, gasząc płomienie świec. Gwar natychmiast ucichł i wszyscy spojrzeli na wchodzących do oberży przybyszów. Jeden z wędrowców postąpił o krok. Deszczowe krople wody skapywały z jego płaszcza, tworząc na podłodze niewielkie kałuże. Postać weszła w smugę światła i wtedy karczmarz zobaczył jej siwe, związane w warkoczyki włosy. Mężczyzna w przeciwieństwie do oberżysty był szczupły i wysoki. Jednym ruchem zdjął i rzucił na pobliską ławę ciężkie skórzane nakrycie. Nosił krótki miecz z głowicą z wczepionym w nią szkiełkiem przypominającym rubin. Karczmarz podniósł wzrok i napotkał ciemne oczy, nad którymi ciążyły grube, krucze brwi. Zapraszamy, waszmości! Wydukał, a ręką wskazał na wolne miejsce. Piwa? Miodu? Kaszy z warzywami. Wszystko smaczne, wszystko świeże! Zachwalał. Mężczyzna nie odpowiedział. Wyjął rękę z zapasa i odwrócił się do swoich towarzyszy, którzy nadal tkwili w progu. Kiwnął potakująco głową, a następnie usiadł przodem do izby. Jeden z jego kamratów zamknął drzwi i w wyszynku zapanowała głucha cisza. Karczmarz z niepokojem spoglądał na tę dziwną kompanię. Stało przed nim trzech mężów. Jeden był niski i gruby. Poruszał się powoli, lekko kuśtykając. Usiadł obok wysokiego. Coś mruknął do siebie. Leniwie zdjął skórzane rękawice i rzucił je na stół. Otarł dłoń o dłoń, ukazując liczne rany i skórę w bliznach, różową od poparzeń. Zsunął płaszcz, pozwalając, aż spadnie na siedzisko. Pod nim nosił naddarty czasem przylegający do potężnego ciała wams, równie czarny jak noc. Po drugiej stronie ławy, tyłem do karczmarza, zasiadł mężczyzna z wykwintnie wystrzyżoną czarną bródką, wąsami i bokobrodami. Oberżysta nie zdążył się mu przyjrzeć, gdyż niemalże w tej samej chwili cicho jak kot otarł się o niego ostatni przybysz, najsmuklejszy z całej kompanii. Gdy usiadł i zdjął rękawice, na jednym z jego palców zabłysł srebrny sygnet z węglowym kamieniem. Im dłużej karczmarz wpatrywał się w otchłań oczka, tym bardziej jego pole widzenia otaczała ciemność. Ktoś mi już kiedyś o nich opowiadał, przemknęło mu przez myśl. O jedynej w swoim rodzaju biżuterii, jaką nosili jedynie w swoim rodzaju ludzie. Postać skryła dłoń z pierścieniem w rękaw i stary Brod, oberżysta, otrzeźwiał. Miał tylko chwilę, by przyjrzeć się swym gościom. Nie chciał drażnić nachalnym wpatrywaniem się w ich twarze, więc pochylił się służalczo, czekając na polecenie. Wina i chleba. Tyle nam trzeba, dobry człowieku. Usłyszał. Oczywiście, mój panie. Odpowiedział i zniknął w drugiej izbie, gdzie jego małżonka przygotowywała strawę. W gospodzie, gdzie jak co wieczór gromadzili się mężczyźni z okolicznych wiosek, nadal panowała cisza. Niektórzy z nich byli już całkiem podchmieleni i było im obojętne, kto zaszedł do karczmy. Ci trzeźwiejsi z założenia wrogo patrzyli na przybyszów, zaś inni rozmarzonym wzrokiem wpatrywali się w opartą o kamienne obmurowanie kominka niewiastę o bujnych kształtach i związanych chustą słomianych włosach. Dłubała w zębach i nie przejmowała się zainteresowaniem kilku z gości. Szlak by to trafił. Warknął najgrubszy i przeciągnął dłonią po mokrej twarzy. Jeszcze jeden dzień takiej ulewy, a wszyscy potopimy się jak kociaki. Przez chwilę chłopi w ciszy analizowali wypowiedź mężczyzny, po czym nagle jak jeden mąż wrócili do swoich rozmów. Nikt już nawet nie patrzył na wędrowców. Karczmarka o obfitych kształtach wytarła palec o sukni i zniknęła w pomieszczeniu. Po chwili wróciła i zapaliła zgaszone świece. Wnętrze izby rozświetlało się ciepłym kolorem migocących płomieni. Oberżysta doszedł do stołu. W jednej dłoni trzymając dzban wina, a w drugiej 4 gliniane kufle. Postawił je na ławie i uśmiechnął się pochlebczo. Wysoki mężczyzna powąchał zawartość i wypełnił napitkiem kubły. Pij i nie jęcz, powiedział Everett Price. Dobrze wiemy, że to dla ciebie najlepsze lekarstwo. Ziamiste, kwaśne wino, ocenił Asher jednym łykiem, opróżniając zawartość. Na jedynego, co za szczyny, skrzywił się. Nawet w Chorasanie dają lepsze. Ale co zrobić? Polej więcej. Dzisiaj i takiej nie znajdziemy. Miarkuj się. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Noc jest młoda, a wokół pełno gapiów. Kron Korbi zamoczył palec w swoim kuflu i posmakował wina. Na jego twarzy od razu pojawił się grymas, który przykrył, głaszcząc się po idealnie ostrzyżonym zaroście. Jak możesz pić te pomyje? Ale w związku z powyższym, że co? Dopytywał Asher. Że się lepiej znasz, he? Dobrze wiemy, że wśród naszej czwórki to ja jestem uznawany za tego najbardziej obeznanego z obyczajami. Price westchnął cicho i sączył swoje wino, po czym z niechęcią odsunął kubek od siebie. Zaczyna się, mruknął czwarty. Znalazł się znawca trunków Wielkich Dolin. Powiedział najgrubszy, opróżniając swój kubeł do dna, po czym zagarnął wolną dłonią naczynie Ereweta. Taki z ciebie fachowiec jak z koziej dupy piszczałka. A tak się składa, pijacki ciulu, że wino z Mytros uznawane jest za najlepsze, odparł Kron. Wie to nawet najprostszy kmiotek i najgorsza menda z Wysp Południowych. I albo się to przyjmuje do wiadomości, albo się wyjdzie na takiego patałacha jak ty, Asherze Storomak. Cofnij te słowa, bo inaczej wepchnę ci je z powrotem do gęby. Zasapiesz się, zanim podniesiesz ramię. Tłusta baryło, odparował Korbi. Wiedział, że ich kłótnia wzbudza zainteresowanie wieśniaków spodziewających się rozruby. A że nie ma w tobie nawet resztki godności, wypijesz to paskudztwo z uśmiechem na ustach. Teraz już większość obecnych w izbie wpatrywała się w rozmówców, czekając, kiedy Asher i Kron skoczą sobie do gardeł. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko opróżnić dzban, stwierdził Asher, wzruszając ramionami. A ty, psia mordo, jeszcze się doigrasz. Będziesz po mnie płakać, kamracie, powiedział smutno Kron. A żebyś wiedział, wymuskany gołodupcu, nie wiem, co bym bez ciebie zrobił, stary druchu. Twoje zdrowie! Mina przysłuchujących się rozmowie chłopów była bezcenna. Zaskoczeni nagłym przypływem pozytywnych uczuć nowo przybyłych spojrzeli w czeluść swoich kufli. Nic nie będzie z mordobicia, pomyśleli z żalem. Karczmarka wyszła z kuchni, trzymając w dłoniach dzbany z piwem. Gdy rozniosła je po sali, przez krótką chwilę popatrzyła na Ereweta. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Price go nie odwzajemnił i napełnił kielich Ashera. — Oto chleb i misa z wędliną, panie — powiedział zasapany oberżysta. — Czegoś jeszcze waszmością potrzeba? — Spokoju — odparł Asher. Brod zrozumiał, że tej czwórce lepiej nie przeszkadzać. Aby dostać trochę grosza, wystarczyło potulnie wykonywać polecenia. — Odejdź do swoich zajęć — powiedział spokojnie Erewet, a z jego dłoni na stół wysypały się dwa srebrniki. Oberżysta oblizał się chciwie i gdy chyżo zagarniał pieniądze, napotkał spojrzenie czwartego gościa. Ten okazał się młodą kobietą. Dziękuję! Wydukał, zmieszany swoim odkryciem i wycofał się w stronę drugiej izby. Asher ułamał pajdę chleba i nałożył na nią smalec. Ona gdzieś tu jest, mówię wam! Wyszeptał do towarzyszy. Kierga czyha na nas. Nie dramatyzuj. Udało jej się nas spowolnić, to wszystko. Wie, co ją czeka, odparła dziewczyna. Podniosła kubek i zanurzyła usta w winie. Rzeczywiście, okropne. Gonimy paskudę od 6 dni, powiedział Asher ciszej. Dzięki niej trafiliśmy do tej parszywej oberży leżącej na skrzyżowaniu traktu zachodniego z północnym i stoimy jak dziwki w rozkroku. Opanuj swój język, bo wszyscy na ciebie patrzą. Znów odezwała się dziewczyna. Asher ma rację, to trwa zbyt długo, odparł Kron. Albo jest wyjątkowo sprytna, albo my zdziadzieliśmy i nie zdołamy jej znaleźć. Dziewka jak każdy krąg musi być rzutka. Zresztą miała szczęście, bośmy specjalnie się nie palili do pogoni za nią. Erewet rozłożył ręce i spojrzał na swoich ludzi. Ty pijesz za dużo wina, ty za bardzo dbasz o zarost, a ty... Tak? spytała dziewczyna. A ty jesteś jeszcze za młoda, Choreo, żeby walczyć z kiergami. Ondra cię przestrzegał, a mnie kazał cię pilnować. A żeby wiedźma twą kuśkę w patyk zmieniła, warknął Asher. Jak wtedy będziesz śpiewać, mości Erewecie, pogromco wiejskich dziewek? W czwórkę roześmieli się i jednocześnie wychylili kufle wina. Teraz smakowało już nieco lepiej. Stary zbereźnik! stwierdziła Herea i pochwyciła jedyne w swoim rodzaju spojrzenie Ereweta, które nagle pojawiło się na jego obliczu. Zrozumiała je w mig. Kierga tu była. Czujesz ją, prawda? Zapytała i sama doświadczyła jej obecności. Price podniósł się z siedziska, zmrużył oczy i dłoń skierował w stronę rękojeści miecza. Asher wysunął się z załawy. Herea i Kron jednocześnie powstali i odwrócili się w stronę, w którą patrzył ich dowódca. W izbie jak na komendę znów zapanowała cisza. Chłopi patrzyli na czwórkę przybyszów, zastanawiając się, co tym razem wymyślili. Kiergo, wyjdź! Powiedział stanowczo Erewet i skierował się w stronę wejścia do drugiej izby. Co? Warknęła blondynka, która właśnie pojawiła się w progu. W dłoniach dzierżyła dwa gliniane kufle. Zatrzymała się tak gwałtownie, że piwna piana wylała się na podłogę. Kiergo, wyjdź i pokaż się! Powtórzył Erewet, zbliżając się w jej stronę. Podniósł miecz i trzymał go przed sobą na wysokości oczu. Poruszając nadgarstkiem, kreślił koła w powietrzu. Herea stanęła po jego lewej stronie, a Asher po prawej. On także trzymał rękę z tyłu. — Coście, waszmości! — krzyknęła kobieta, widząc, że szli prosto na nią. Odsuwała się w stronę kominka. Rozejrzała się nerwowo i postawiła dzbany na drewnianej desce. — Wiedźmo, wyjdź! — krzyknął Erewet, zbliżając się o kolejny krok. Kobieta zasłoniła dłońmi usta, ciągle się cofając. W progu pojawił się zdziwiony nagłą ciszą w sali karczmarz. — Co tu się wyprawia na jedynego? Zdążył zapytać, ale w tej samej chwili napotkał zimne jak stal złowrogie spojrzenie Krona, który szedł za trójką kamratów jako ostatni. Oberżysta bez słowa skrył się w izbie, z której wyszedł. Karczmarka dotarła do rogu sali. Trzęsła się ze strachu, a na jej policzkach pojawiały się łzy. — To nie ja! To nie moja wina! Ja tych srebrników nie wzięłam, one tam tylko leżały, ja... — O co wam chodzi, chłopy? — zapytał jeden z odważniejszych stałych bywalców wyszynku. Był podchmielony i gdy wstawał, zachwiał się. — Siadaj, bo pozbawię cię dłoni! — warknął Kron. Kompanii bitnego chłopa nie zdecydowali się mu pomóc. Wiedzieli wprawdzie, że uwdarzył karczmarkę pewnym uczuciem realizującym się od kilku dni w stodole za oberżą, lecz nie zamierzali tracić części swojego ciała dla ratowania tego nierokującego na przyszłość związku. Młodzieniec ruszył się, wymachując wyciągniętym przed chwilą kozikiem, lecz nie zdążył postawić kroku. Kron jednym ciosem odciął mu kciuk. Nożyk upadł na deski, chłopak zawył z bólu i osiadł na kolanach. — O Matulu! — wył. — Matulu! Goście poderwali się z nad stołów i ław, lecz nie po to, by mścić się za zniewagę, lecz by dać drapaka. — Siadać! — powiedział Asher i wszyscy go posłuchali. — Dość tej zabawy, Kiergo! — kontynuował tymczasem Erewet, który ani przez chwilę nie przestał obserwować otoczenia. — Zabawy? — zapytała zdezorientowana karczmarka. Dłonie bojaźliwie skrzyżowała na piersiach. — Ukaż się, a wszystkiego się dowiesz. Dobrze wiesz, co cię czeka. Kobieta patrzyła na niego i z niedowierzaniem mrugała powiekami. — Kończ z tym, Erewecie! — powiedział Kron. — Erewecie? — zapytała karczmarka, a w jej głosie słychać było strach. — Erewecie Price? — Everett Price z Czarnej Konfraterii. Kiergo. Odpowiedział i pochylił się, szykując do skoku. Kobieta wydobyła z siebie przeraźliwy pisk, od którego popękały gliniane butelki i misy, a kufle rozdrobniły się w pył. Nieprzytomni goście karczmy upadli na podłogę. Tylko towarzysze Price'a niewzruszenie trwali i patrzyli na wiedźmę. Na nich jej krzyk nie zrobił żadnego wrażenia. Dowódca zataczał coraz większe koła lewą dłonią, a wokół niej ujawniła się niewielka poświata. Herea przymknęła oczy, a jej usta niewyraźnie się poruszały. Kron spojrzał porozumiewawczo na Ashera, który powoli minął go i przystanął przy kominku, zerkając na palące się drwa. — Mordercy! — wrzasnęła, uniosła obie dłonie i odrzuciła do tyłu głowę. Powietrze wokół niej zawirowało, otaczając jej postać mgiełką. Erewet doskoczył do kobiety, celując mieczem w szyję. Kierga wyrzuciła lewą rękę w przód, prawą zaś skierowała w stronę paleniska. Tlący się w kominku ogień, tak jak w każdej stojącej w karczmie świecy, natychmiast zgasł i w sali zrobiło się ciemno. Erewet trafił ostrzem w pustkę, nakierował lewą dłoń, przykucnął i odepchnął siłę, którą zrodziła dziewczyna. Fala minęła go, dosięgnęła tylnej ściany sali i rozerwała ją na strzępy. Poczuł na plecach uderzenie fragmentów drewnianych drzazg, lecz się nie zachwiał. Wysunął jedną nogę do przodu, zaparł się drugą, ujął mocniej rękojeść miecza i trzymając broń przed sobą, postąpił o krok. Nie widzieli już Kiergi, słyszeli tylko jej głośny oddech. Nie było jednak na co czekać. We wnętrzu dłoni Ashera pojawiło się czerwone światło, które rozjaśniło przestrzeń. Dzięki temu Price mógł dostrzec wiedźmę. Wpatrywała się w niego ciemnymi jak węgielki oczyma. Zdecydował się rozstrzygnąć wszystko jednym gestem. Wysunął miecz i jednocześnie uderzył w powietrze przed sobą. Moc ciosu była tak olbrzymia, że dziewczyna z piskiem wpadła w ścianę, wyżłabiając w niej sporą wnękę. Jej ciało wprawie zmiażdżyło deski, lecz mężczyzna zorientował się, że Kierdze udało się częściowo obronić przed atakiem. Zdążyła postawić barierę. Gdy przysunął miecz do siebie, szykując następny cios, uśmiechnęła się i w tym samym momencie wyciągnęła drugą rękę, kierując ją w stronę zbliżającego się do niej z lewej Ashera. Ten zerkał co chwilę w żarzące się palenisko, bacząc, by światło w jego dłoni nie zgasło. Gdy już miała w niego uderzyć, Herea skończyła szeptać. Otworzyła oczy i spojrzała w znajdujące się w dłoni Ashera skry. Machnęła ręką, jak gdyby chciała je zgasić. Ten niewielki gest wywołał jednak ognistą burzę. W stronę Kiergi ruszyła kula żaru, która ją otoczyła i zamknęła w środku. Karczmarka nie płonęła jednak. Wyła otoczona siłą, która zabierała jej dech. Asher dmuchał w tlący się płomień, a im więcej siły w to wkładał, tym rosła potęga osaczającego Kiergę gorąca. Erewet wysunął trzymany oburącz miecz i wbił go w kulę. Gdy podniósł broń do góry, ponad podłogę, uniósł także wiedźmę. Nie patrzyła już na przeciwników. Czując siłę mnicha, wiła się wewnątrz i wierzgała nogami, jęcząc i skowycząc. Opętana potężniejszymi od własnych mocami zdała sobie sprawę, że nie może wykonać żadnego ruchu. Czarny zakon! Mroczny zakon! Zaśmiała się przez łzy. W izbie paliły się zgaszone przez nią wcześniej świeczki. Najwyraźniej traciła siłę i poddawała się. Kto dał wam prawo decydować o śmierci, skoro sami nie potraficie dawać życia? Ruchy wiedźmy powoli słabły i w pewnym momencie jej kończyny opadły bezwładnie. Szczeźniecie w ciemności! Price zbliżył się do kobiety, stojąc tuż przy granicy kuli ognia. Z jego skroni spływał pot. Z rozkazu Idrasila, syna Erla, mówił cicho. Skazuje cię na śmierć, Kiergo. Nazywam się. Nikt cię nie będzie pamiętać. Odparł mnich i pchnął mieczem prosto w jej serce. Kula ognia zniknęła, wiedźma jęknęła i osunęła się na ziemię, zostawiając za sobą nadpalony krąg i popękane deski drewnianej ściany. Mnich przetarł klingę i schował miecz do pochwy. Asher wyjął z zapasa worek i jednym ruchem swojego miecza odciął Kierdze głowę. Sprawnym ruchem rzucił czerep do środka. Podłoga zalała się krwią. Karczmarz, przyglądając się wszystkiemu przez uchylone drzwi, zwymiotował. Otrzeźwiali goście wyszynku z okrzykiem trwogi wybiegli na zewnątrz. Członkowie Czarnej Konfraterii podeszli do stołu i założyli przemoczone płaszcze. Herea rzuciła na ławę kilka srebrników, spoglądając pustym wzrokiem na obezwładnionego strachem oberżystę. Ten, widząc, jak krew karczmarki spływa na policzku dziewczyny, wzdrygnął się i zatkał usta pięścią, powstrzymując torsję. Gdy zerknął na monety i w myślach wszystko przekalkulował, nudności od razu minęły. Dobrze wyszedł na tej jatce. Gdy w czwórkę przekroczyli próg karczmy, przed sobą zobaczyli około 20 wieśniaków, którzy stali w deszczu i wrogo na nich patrzyli. — Stójcie, panowie! — krzyknął jeden z nich. Herea chrząknęła znacząco, ale nikt nie zwrócił na nią uwagi. — Mówcie, kim jesteście i co? I co tu się stało? — Pozwólcie zatem, że wyjaśnię — przemówił Kron, kładąc dłoń na rękojeści miecza tak, aby każdy widział ten znaczący gest. — Jesteśmy członkami zakonu Czarnej Konfraterii i jak zapewne wiecie... — Ja nie wiem! — powiedział młodzian bez kciuka. Czarna Konfrateria to zakon broniący ludzi przed magią. Magia już dawno odeszła, burknął ktoś cicho. To nie jest do końca prawda, wyjaśnił spokojnym tonem Kron. Magia będzie się odradzać tak długo, aż po dolinach będą chodziły kiergi. Ta dziewka nie była stąd, rzekł jakiś masywny blondyn o barkach szerokich jak most na Alkmenie. To prawda. Ścigaliśmy ją od pewnego czasu, tak dobrze się ukrywała. Jak to, panie? Nasza słodka Marunia czarownicą? Spytajcie karczmarza, kiedy do niego przyszła. Zapewne odpowie wam, że pojawiła się znikąd kilkanaście dni temu i zaoferowała swe usługi w zamian za dach nad głową i strawę. Rację macie, panie, powiedział któryś, kiwając głową. Brod mówił mi, że dziewka chętna była do roboty. Z północy przyszła, bo ją ze wsi wyrzucili. Żal mu się jej zrobiło, bo we łzach stała i na deszczu, to ją przyjął do pomocy. A nawet miedziaka za robotę swą nie chciała, dodał inny. I że kobita Brota, stara sykutnica, nic na jej obecność w karczmie nie mówiła, to już podejrzane było. Najstarszy się zamyślił. A ostatnio we wsi dziwnych rzeczy nie widzieliście? Dopytywał coraz bardziej rozbawiony Kron. Asher wywrócił oczyma ze zniecierpliwienia. Chłopi nagle się ożywili i szeptali coś między sobą. Kury znosiły czarne jajka, z błotem jakimś w środku, powiedział jeden. Obok posągu jedynego żonkile zakwitły, a to jesień przecie, dodał drugi. Moje dwa koty do chałupy wrócić nie chciały i myszów nie goniły. Kilku wieśniaków znów pokiwało twierdząco głowami. Moja żona, nieśmiało przemówił blady młodzian, w łożu nagle oziębła się stała i... Kron był na granicy wytrzymałości. Kątem oka widział, jak Asher, Herea i Erewet za chwilę wybuchną śmiechem. Ku jeszcze większemu rozbawieniu zauważył, że kilku prostaczków kiwało głowami, potwierdzając słowa młodzika. Garłek prawdę gada, przyznał jakiś starszy, drapiąc się po łysinie. Wszyscy we wsi znamy Alinę i wiemy, że nigdy nikomu nie odmawiała. A więc wszystko to sprawka Maruni? Kron, hamując się z całych sił, skinął głową. Wiedźma na każdego wpłynąć może i na człeka, i na zwierzę. Nad roślinami panuje, jeśli odpowiednio jest silna. Ogień kontroluje, czasem wodę i wiatr. Przedmiot jakiś może podnieść, różne cuda robi. Najsilniejszego omamia i podsianko zagania, by tylko korzyść jakąś od niego uzyskać. Nieprawdaż, młodzieńcze? Kron spojrzał na tego, którego wcześniej pozbawił fragmentu palca. Chłopak spąsowiał i od razu popił wódką z butelki. To głupek miejscowy, panie, dodał spokojnie jego kompan. Szósty syn Kabata i jego drugiej żony. Do niczego nieprzydatny, coś mu w głowie trzasło, gdy z kołyski wypadł. Pałęta się po wsi i gęsi pasie. A prawda insza, od czasu jakiegoś chodził i o dupach tylko opowiadał. Zatem wiedźma go z łatwością opętała, stwierdził inny, a wszyscy mu przytaknęli. Asher odetchnął z ulgą, lecz był to oddech przedwczesny. A po co głowę wiedźmy odcięliście? Zdarza się, że Kierga wygląd różny przybiera, orzekł Erewet, najwyraźniej zmęczony paplaniną z wieśniakami. Aby mieć pewność, że ją na śmierć ubiliśmy, łeb jej odcinamy, by poznać, jakie jej prawdziwe oblicze było. Pokaż im aż. Wywołany zakonnik wyciągnął czerep z torby i uniósł go wysoko. Wszyscy mogli mu się przyjrzeć i odnotować w pamięci, że młoda, dotychczas blondwłosa piękność zmieniła się w starszą dziewkę o kruczoczarnych kudłach. Kilku mężczyzn jęknęło, inni wzdrygnęli się, widząc sączące się strugi krwi. Schowaj ją, powiedział Kron. Nie jesteśmy już sami. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.